Witam Państwa w nowym roku. Marzena Słupkowska. Rozpoczynający się styczeń nie ma na razie polarnego zacięcia. Jutro do 6 stopni, w wielu miejscach deszczowo i wietrznie. A to wszystko za sprawą tego niżu, który z nad Wysp Brytyjskich będzie przesuwał się dalej nad Skandynawię po drodze, zyskując na sile. Jutro w południe znajdzie się nad północną częścią Bałtyku, a fronty od niego, najpierw ciepły, później chłodny, będą wędrowały przez Polskę. W nocy i przed południem ciśnienie będzie szybko spadać. Napływa do nas ciepłe powietrze z zachodu. W nocy będzie się chmurzyć i padać. Na wschodzie śnieg lub marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Na wybrzeżu i Pomorzu deszcz. Na drogach może być ślisko. Dodatkowym utrudnieniem dla kierowców, zwłaszcza na wschodzie i południu, będą silne zamglenia i mgły. Od Mazowsza po Małopolskę i Podkarpacie słaby mróz do minus 4 stopni w Rzeszowie. W pozostałej części kraju około zera. Nad morzem najcieplej 3 stopnie i tu powieje silniejszy wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Od rana deszczowo, najmocniej popada na zachodzie. Początkowo pogodnie będzie na południowym wschodzie. W całym kraju wzrośnie prędkość wiatru. Porywy będą dochodziły do 65 km na godzinę. Nad morzem do 80, a wysoko w górach do 100. Najwyższa temperatura na zachodzie do 6, nawet 7 stopni. W centrum około 4-5, a na Suwalszczyźnie 3. W miarę upływu dnia opady deszczu ze śniegiem przejściowo marznące pojawią się na południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze miejscami przejaśnienia. W sobotę nadal silny wiatr, w porywach do 50 km na godzinę. W górach i nad morzem do 90. Lokalnie możliwy symboliczny śnieg, a na północnym zachodzie deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalnie do 1-4 stopni. W niedzielę podobnie, a początek następnego tygodnia nieco chłodniejszy. Życzę Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia.